Otrzymano nowy schemat generator fuzji nuklearnej. Jupitole, co jest? Wow, ile iridium tu leży, patrzcie na to. O kurde. Jest ciało poprzedniego Planet Craftera. Witam wszystkich bardzo serdecznie Impo! I witam w następnym odcinku z Planet Crafter. W dzisiejszym odcinku mam wam coś do pokazania. Ciekawego do pokazania. Ponieważ są rzeczy, w których jeszcze w tej grze nie odkryliśmy. Wiadomo, niektóre z tych rzeczy trzeba odblokować. Żeby odblokować te rzeczy, które są na tym statku i statku, który jest o tam, czyli z tym fuzyjnym reaktorem, musimy poczekać wtedy na dalszą część gry. Znaczy dalszą część gry. Możemy już teraz to zrobić, tylko musimy terraformację zwiększyć. O to mi chodzi. Mamy obecnie niecałe 3 GTI, musimy być na jakimś 500 GTI, więc trochę jeszcze nam zajmie. Znaczy, jak zbudujemy trzecią reformację, to będzie szło mega szybko, ale mniejsza. To zrobimy w przyszłości, ale są inne rzeczy, które obecnie możemy zrobić, których jeszcze nie odkryliśmy. Ja wam w tym odcinku te rzeczy pokażę i zobaczycie, co jeszcze nam zostało do odkrycia. A naprawdę zostało nam do odkrycia coś, na co miałem nadzieję, że w grze jest. I jest! Jest! Pokażę wam, o co chodzi. Chodzi o ciało, tak, jest na tej mapie gdzieś ukryte ciało, leżące ciało człowieka, poprzedniego gościa, który terraformował tę planetę. Wiadomo, na tej planecie było wiele osób, co ją terraformowało, ale ciało jest tylko jedno. Jest jedno ukryte i wam je za chwilę pokażę. Tak samo, jak ogarniemy sobie to ciało, zajmiemy się ogrzewatorami tier 4, tylko przed tym wystrzelimy sobie sporo rakiet irydowych, żeby móc tych ogrzewatorów dużo stworzyć. Oczywiście, jak sobie rozłożymy te ogrzewatory, to iridium odzyskamy, nie, ale to nie będzie wystarczająco, tak czy siak, bo chcemy mieć tych ogrzewatorów dużo. One są dużo lepsze. Dużo lepsze. Musicie sobie porównać, ile lepsze. I oczywiście energię też zżerają. Wow. Będę musiał zrobić reaktor jądrowy następny. Wow. Super. Dobra, jeden styknie, albo dwa generatory jądrowe raczej. Proszę, nie każcie mi robić tego więcej. Już wystarczy. Naprawdę. Mam ich masę. No, ale dorobimy sobie jeszcze w tym odcinku biodomy, żeby mieć ich więcej. Mam w planach zrobić przynajmniej dwa jeszcze. A dokładnie jeden z tej strony i jeden o tym na samym końcu. I potem możemy robić piętra sobie tych biodomów więcej, nie? Bo wiadomo, te biodomy dają bardzo dużo tlenu. Prawdopodobnie więcej niż nasze wegetuby. Na pewno więcej niż wegetuby dają. Dlatego będziemy głównie ich używać do tlenu. Wydają się najlepszą opcją. I będziemy mogli sobie w przyszłości zbudować więcej ekstraktorów tier 2, bo to też się przyda. I to jest obecny nasz plan. Dobra, lecimy do ciała. Powiem wam, że ciało jest mega blisko. Jest mega blisko. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku znaleźliśmy dwie ostatnie skrzynki. Nie wiem, czy więcej ich jest. Prawdopodobnie nie. Jeżeli gdzieś ogarnę, że jest więcej, to oczywiście je znajdę, wam pokażę. Ale ta oto jaskinia, bo to jest taka trochę jaskinia, jest tutaj na starcie gry. Dosłownie. Jesteśmy tutaj. To jest ten taki pierwszy i największy w sumie jezioro w grze. I idziemy sobie tutaj. I te miejsce jest gdzieś w tej oto okolicy. Dobra, wiem już, gdzie to jest. Bierzecie sobie taki oto rozwalak, czyli ten, co rozbiera rzeczy. Idziemy sobie tutaj do tej formacji skał, która jest tutaj. I tu jest po prostu taka skała, widzicie, taka wielka skała. I przy tej wielkiej skale idziecie sobie prosto. No, może nie dokładnie prosto, lekko w lewo. Idziecie sobie ścianką i tu widzicie, że wam się podświetla rozbierz szczątki. I tu jest właśnie ta skina. Czy ja mogę górą? Nie, górą wpłynąć się mogę, okej. Okay. Rozwalacie sobie to. Pyk! I tutaj jest dziura. Idziecie sobie tą dziurą i są szczątki, jest ciało poprzedniego Planet Craftera. Przy okazji możemy sobie zobaczyć, jak Planet Crafterzy wyglądają. Szczerze, spodziewałem się, że mogą mieć taki wygląd. I mamy skrzynkę. No, na start, jak ktoś to znajdzie, to nie powiem, ciekawie. Mamy kwarcu pulsarowego sporo, więc niepotrzebnie go craftowałem. Dobrze, że mam butelkę z tlenem, od razu sobie łyknę, bo mam mało tlenu. Możemy sobie to zebrać i mamy naprawdę fajną ilość itemów, przydatnych itemów jak najbardziej, dużą ilość roślinek i tak dalej. Mamy oczywiście tylko ciało tego Planet Craftera, nie wiem, czy coś z tym da się zrobić. On tak trochę, nie wiem, nóg nie ma? Albo te nogi są w środku, tam pod trawą chyba te nogi są, czy coś, nie mam pojęcia, nie? Ale no, leży sobie tu jeden z Planet Crafterów i jest wiadomość. Zobaczmy, co tam pisze. Wysłałeś mnie tutaj, aby umrzeć. Wysłałeś, chyba wysłaliście bardziej, bo to jakaś organizacja zakładem go wysłała, tak? Wiedziałeś, że to niemożliwe, nawet cię to nie obchodzi, że leci tylko na zyskach i kolonizacji. Okej, okay, może to jednak była inna sytuacja, okej, okay, może on nie jest jakimś zbiegiem, nieważne. Ktokolwiek pomyślał, że to dobry pomysł, powinien iść do piekła. Planem nigdy nie było przebaczenie, bądź przeklęty korpusem strażników. A, czyli jednak do korpusu strażników było, nie wiem, czy on mówi jak do typa jakiegoś, on się powinien mówić do firmy chyba, nie mam pojęcia, nie wiem, jak to działa jeszcze dokładnie, ale no, powiedzmy, i to jest jakiś Xaodan. Teraz pytanie,
Czy te wiadomości, które wzięliśmy w tym takim gościu, że tam takie szalone wiadomości były, nie? Czy to był też ten Xaodon? Bo jeżeli tak, to on po prostu zebrał jego rzeczy i to jednak ktoś inny oszalał, nie tamten gościu. No ale dobra, fajna wiadomość, znaczy fajna wiadomość, ta wiadomość nie jest fajna, ale ciekawa. Odnaleźliśmy ciało, pierwsze ciało w Planet Crafterze, nigdy czegoś takiego jeszcze nie było. Nigdy jeszcze nie widzieliśmy ciała, co było, co dziwne jest, nie? Bo mam masę szczątków w jakichś miejsc i tak dalej, statków, a żadnego ciała nie było, nie? A tu sporo ludzi powinno być na tej planecie gdzieś, przynajmniej leżących na statku, cokolwiek, nie? A to się nie wydarzyło nigdy, dlatego to było ciekawe bardzo. I teraz pierwszy raz znaleźliśmy szczątki, osoby jakieś, bardzo interesujące. Teraz następna rzecz, którą chcę wam też pokazać, tylko do niej musimy już zbudować sobie ekstraktor root tier 2. No nie zbuduję tego teraz, najpierw zajmijmy się naszymi statkami. Jak to zrobię, to po tym wam dopiero to pokażę, dlatego pewnie zrobimy sobie gdzieś tam to pod koniec odcinka. Dobra, to ja sobie biorę ten cały ekwipunek i zaczniemy wystrzeliwać powoli rakiety. Stwórzmy sobie tych silników rakietowych tyle, ile tylko możemy. 3, 4, 5, 6, dobra, 5 plus mamy tu jeszcze 2, okej. No to mamy 7 rakiet, nie? Dobra, to robimy 7 w takim razie. O, damy radę wystrzelić teraz tylko 4. Niech będzie, że wystrzelimy 4. Dobra, wystrzeliwujemy rakiety. Pierwsza rakieta na Iridium. Pyk. A no właśnie, ja wziąłem pod uwagę tego, że tych eventów teraz będzie masę. Ja będę musiał przeczekać aż 7 eventów. I one nie są krótkie, mam powiem. One na pewno nie są krótkie. Jeden event zajmuje, nie wiem, z 5 minut chyba, czy coś takiego. 3 minuty, 5, cokolwiek. Ale jak to pomnożyć przez 7, to kurde, to jest naprawdę dużo. Dobra, strzelamy. Więcej. Dobra, już więcej nie możemy. Wystrzeliłem 4, okej. Okay. Lecimy po więcej krzemu. Wystrzelę już to 7. Powiedzmy, że będziemy mieć tego iridium na przyszłość. I przy okazji zwiększamy ciśnienie, chyba, tak? Tak, zwiększamy ciśnienie. Nie wiem, czy to nam się przyda, ale no nie będziesz. Następne dwie, pyk. I zostały nam jeszcze ostatnie dwie do wystrzelenia. I łącznie będzie 7 aż. No teraz ostro przesadzamy, wam powiem. Ostro przesadzamy. To ja mam pomysł, ja wiem co zrobię w międzyczasie, skoro te eventy i tak muszą przelecieć się. O kurde, spokojnie rakiety. O, ta rakieta to chyba nawet nie wystartowała jeszcze. No to teraz w ziemię wystartuje. A tam ta jaskinia wleciała. Nie no, zaraz, ona naprawdę w jaskinię wleciała, no nie wierzę w to. Idealnie w jaskinię trafiła, tak jakby gola strzelić, nie? To sobie gola strzeliła ta rakieta. Ona gdzieś tam w jaskini lata, tak? Zgaduję? Tak, lata w jaskini. Czy iridium stąd poleciał? Zobaczmy w ogóle, bo już minęło. Tak, jest iridium! Wow! No, zbieramy to. Super, że iridium lata. Cieszę się mega. Możemy posłać tego więcej. Więcej rakiet iridium postaram się nie wystrzeliwać. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Zrobię po prostu więcej tych ekstraktorów tutaj. Walnę tych ekstraktorów masę tutaj. Nie wiem, z 5, 6, cokolwiek. I nie będę musiał więcej wystrzeliwać rakiet na ciśnienie, bo i tak to jest wystarczająco. Naprawdę, wystarczająco. Więcej nam nie trzeba. Jak już chciałem jakieś rakiety wystrzeliwać, to na ciepło obecnie, bo na ciśnienie nie potrzebuję, bo nasze ciśnienie jest na maksa. Już nic więcej nie odblokujemy ciśnienia, dlatego nie opłaca się za bardzo lecieć mocniej w tym kierunku. Wolałbym lecieć w ciepło, żeby odblokować generator fuzji nuklearnej. Tak w ogóle, odblokowaliśmy poziom drzew. Nie wiem, czy to coś zmienia i owady mamy, no, daleko od owadów. Zobaczmy, czy owady w ogóle będą. Ciekawi mnie to, ale drzewa trochę nie rosną. Trochę się nic nie zmieniło, jeżeli mam być szczery. Trochę smutne, ale chyba będziemy musieli te inne drzewa stworzyć w jakiś sposób, nie? Ale to nie możemy teraz tego zrobić, bo nie mamy schematu. Dobra, mamy free osmium, jak najbardziej bierzemy. Czas tworzyć pierwszy super alloy. Dobra, ostatnie super alloy, więcej nie zrobimy, ponieważ nie mamy więcej krzemu, ale mamy proszę całą skrzynkę super alloy, przyznamy się, zużyjemy to wszystko, jak widzicie, zostało mi tylko jeden krzem. Otrzymał nowy schemat, hodowca żywności tier 2. Ja mogę zwiększyć dalej biomasę, ale tego robić raczej nie będę, bo nie jest nam to potrzebne. Mamy 65T biomasy i brakuje nam tylko 30 jeszcze do rozsiewacza drzew. To dosłownie dużo nam nie zajmie i ten rozsiewacz drzew się pojawi z czasem. I bo właśnie od niego powinniśmy zacząć chyba, nie? Właśnie dzięki niemu byśmy mogli pierwsze drzewa rosnąć. Prawdopodobnie niech to się zrobi na spokojnie, nie będę tego przyspieszał. O, przy okazji jak są nasionka, to ja oczywiście zbiorę. Teraz trzeba to wchodzić do skrzynki i możemy zacząć budować pierwsze rakiety. Wydaje mi się, że teraz nam styki materiałów. A nie, nie możemy. Zanim zacznę... Jakie rakiety? Co ja gadam? Rakiety już nie będzie. Pierwsze rzeczy, czyli ogrzewatory tier 4. Zanim będę mógł to robić, potrzebuję zebrać całe iridium. Dobra, czas na szybki montaż iridium. Aha, w ogóle niektórych nawet nie widać. Dopiero teraz się pojawiły. Dobra, to nie będzie tak łatwo je znaleźć. Pierwszy pełny ekwipunek iridium. Zróbmy tak jak wcześniej, po prostu zapełniajmy sobie skrzynki i zobaczymy, ile tych skrzynek będzie. Następny pełny ekwipunek, no nie licząc tego jednego zeolitu, który utknął mi w ekwipunku, bo sobie go znalazłem, to przy okazji sobie po prostu go podniosłem. I lecimy po następny ekwipunek, oby następny ekwipunek.
Następny ekwipunek Iridium. To już będzie trzecia skrzynka. Zobaczmy, czy uda mi się zebrać jeszcze czwartą całą skrzynkę Iridium. Już na pewno jesteśmy na plus, wydaje mi się. Wydaje mi się, że jesteśmy na plus, no spokojnie. Teraz już to robimy większy plus, nie? Ale tym większy, tym lepszy. Mam nadzieję, że od tej pory nie będziemy musieli wystrzelić rakiet po to, żeby farmić jakiś materiał. Tylko już będziemy sobie farmić go z tych naszych ekstraktorów. Wow, ile iridium tu leży, patrzcie na to. O kurde, to nie są żarty w tym miejscu, to nie są żarty. Następna cała skrzynka iridium i to jest już czwarta. Polecę jeszcze tylko na szybko po tej iridium, które tam zauważyłem i sobie odpuszczam, bo nie wiem, gdzie może być reszta iridium. Będzie ciężko znaleźć po prostu resztę, dlatego po prostu sobie odpuszczę. Nie wiem, że gdzieś tam znajdę, potem to wydobędę. Ale raczej cztery skrzynki ponad tam stykną, raczej tam stykną. Trzeba pamiętać też, że z ekstraktorów iridium cały czas leci, nie, więc... No dobra, zarazem więcej iridium jeszcze tutaj, to też zbiorę. Pełny ekwipunek, a jeszcze nie zabrałem całego iridium. Dobra, wkładam piątą skrzynkę iridium, nie mogę, jak to oglądam, to ta cała linia jest iridium. Tylko tu jest jedna dziurka mała, ale tak to jest wszędzie iridium, nie, no nie mogę. Dobra, wydaje mi się, że z większej zebrałem, wystarczy tego zbierania, weźmy sobie jeszcze iridium stąd i wracamy do bazy. Mamy oficjalnie 5 skrzynek i gdzieś z połowę na samej skrzynki. Dwadzieścia dwie pałeczki iridium. Wow. Fajnie, super, woda mi się, to nam styknie na jakiś dłuższy czas. Możemy zacząć robić konkretne rzeczy. Zaczniemy robić ogrzewatory. Dobra, mamy wystarczająco pałeczek, ale super, ale nam trochę nie styknie. Znaczy, mieszka jakiś punktu, nam super, ale nie styknie. Jak to się stawia? Co? Oj, to dużo jest, gościu. Ej, to jest wielkie strasznie. Dobra, dziemy chcemy te ogrzewatory walnąć. Tutaj lecicie. Pyk, jeden, drugi, GT i teraz będzie lecieć jak powalone. Trzeci. Jakie to jest wielkie. To są wielkie po prostu, jakieś te piece wielkie to są, jopitole. Stawiamy następne, dobra. Pyk, jak jest sobie stało? Dobra, niech zostaje po prostu tutaj. Niech stoi tutaj przy wodzie i zabrakło nam energii. Mogą się tego spodziewać. Więcej, pyk i ostatni. Tutaj, pyk. A, jeszcze jeden. Aha. Okej, no dobra, to z tej strony może? Nie, jestem głupi, nie? Że ja robię aż tyle tego. Oj. No jestem głupi, że ja robię tyle tego, jestem głupi. Dobra, robimy następny reaktor. Stój sobie tutaj, pyk i styku nam energii. Uff, styku nam energii, patrzcie, to wszystko pracuje. Jopitole, co jest? Zobaczmy teraz szybko, jak tej rośnie, zobaczmy. No, powiedz co, nie widzę, że szybko rosło, ale zobaczmy, jak ciepło rośnie. Ciepło! Zawalek powalone, nie wiem, czy wszystko stanęło w miejscu trochę, no ale okej. Ciepło, zawalek powalone, to najważniejsze. Niedługo odblokujemy sobie generator fuzji nuklearnej i wtedy będziemy mogli się pożegnać z naszymi reaktorami jądrowymi tier 2. Wreszcie. Możecie sobie myślicie, lecę oto do tego miejsca alienowskiego. A czemu tu lecę? Ponieważ tu jest taka pewna rzecz, że to jest oddzielny biom, to jest specjalny biom. I na nim jak się postawi ten oto ekstraktor, sobie walniemy go na przykład, nie wiem, o tutaj, o jeden. Ten ekstraktor wydobywa super aloj. Jeżeli chcecie mieć farmę super aloju, przyjdźcie tutaj, postawię sobie ekstraktor. To jest ukryta jaskinia super aloju. Specjalna jaskinia, w której lota super aloj. Co z tym czymś? Nadal nie wiem. Nie wiem, czy chcę to bugować szczerze, raczej póki co nie chcę. I pobugujemy sobie tą mapę później. Jak już zrobimy wszystko w grze i osiągniemy wszystko, to zaczniemy sobie bugować ją, bawić się w mody i na tego typu pierdoły. A, zostawię tu w ogóle skrzynki, to przykład jak tu już jestem, to zbiorę. Dobra, mam wszystkie potrzebne materiały na zbudowanie dwóch biodomów i sobie zbudujemy. Zaraz coś pokażę wam, co ogarnąłem w sumie i tutaj głupie, że tego chyba nie zrobiłem, bo prawdopodobnie będzie dużo lepsze opcje niż te biodomy. Stawiamy sobie tu jednego biodoma i jak, czy ja chcę jakoś mieć oddzielone dużo klocków, czy wystarczy jeden tak po prostu? Dobra, chyba jeden styknie. A, więcej próbek potrzebuję, dobra, nieważne, ja tak nie mam wszystkich materiałów. Biodom, stawię, postaw się dobrze, dobrze, proszę, pyk. Postawił się nasz biodomek, chyba dobrze, dobra. Mamy nasze 5 kopuł, więcej kopuł nie będę tworzyć, ponieważ wydaje mi się, że znalazłem dużo lepszą sprawę z tym tlenem. Co zrobić, żeby ten tlen jeszcze szybciej ogarniać? A, robić prosiewacz kwiatów tier 2. A czemu? Daje on 325 tlenu na sekundę, przy czym biodom daje 1450. Jedna sprawa jest taka, że się go trochę łatwiej robi, ale to nie ma znaczenia, ponieważ on prawdopodobnie będzie dawał więcej tlenu, bo w niego wkłada się roślinkę, która zwiększa procent tlenu, tak? I jeżeli ona zwiększa procent tlenu o 600%, to będzie 6 razy lepsze
Czyli będzie dużo silniejsze niż biodom tier 2. Dużo. Otrzymano nowy schemat generator fuzji nuklearnej. W końcu mamy fuzję nuklearną. Ja pitole, nie mogę czekać już. W tym odcinku tego raczej nie zrobimy. Zrobimy to już sobie na następnym odcinku. Tak samo na następnym odcinku powiększymy sobie liczbę naszych wierteł tier 4. I zajmiemy się też tlenem. Znowu, zrobimy to samo na następnym odcinku. Zajmiemy się tlenem i więcej tych rozsiewaczy postawimy, bo one nam są bardzo potrzebne, żeby ten podszkolić. I w ogóle ten GTI nam podszkolić, bo patrzcie, te rzeczy tutaj, to jest tragedia. 80 GTI, no ja nie wiem, kiedy my do tego dojdziemy. 580 GTI, nie wiem, kiedy do tego dojdziemy, ale to jest endgame. To jest endgame, największy endgame i postaramy się dojść do niego, jak najpierw się da. Tlen to w sumie już pewnie niedługo. Jak tylko postawimy tam te rzeczy, to rozsiewacz tier 2 też dojdziemy. Ale te dwie rzeczy tutaj to jest totalny endgame. Tier 2, rozsiewacz i termojądrowe ogniwo energetyczne. Dzięki niemu właśnie możemy odpalić te miejsca w statku, które są. To jest naprawdę totalny endgame. To zrobimy pewnie w jakimś ostatnim odcinku, powiedzmy, z takiej głównej gry. Mam też często ilość super oloju. I teraz tylko woda, idą też dwie wody, okej. Okay. Mam też coś wody i idziemy postawić sobie te rzeczy. Jeden zbuduję sobie na przykład o tutaj, żeby to było... Nie, proszę, nie rób mi tego. Nie rób mi tego gra znowu. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Dobra, ja może postawię go trochę ładniej. Jakoś... Nie wiem, czemu to się stawia? Jeszcze raz. O, jakoś... Czy on jest tak krzywy? Nie, dobra, tak jest prosto. Pyk i... Masz. Ten reaktor już zbuduję dalej od domu, bo nie wiem gdzie go postawić, walnę go tutaj. Energia przywrócona i sygnał nam. Ile to energii zabiera? Nie jakoś dużo. Dlatego możemy coś budowę. O, pyk. Wydamy sobie roślinkę. I czy serio działa tak jak myślę, że działa? Tlen plus... Tak! To działa tak jak myślę, że działa! I plus 1,95 PPT. Czyli daje pewnie, zakładam, po prostu 1900 na sekundę. Tak, czyli daje więcej niż ten dom. A budujemy tu sobie jeszcze jeden, na przykład z tej strony. I chyba mogę zbudować, tak, mogę zbudować jeszcze jeden. Jeszcze jeden zbudujemy sobie gdzieś z tej strony. I tylko trzeba wojść do niej kwiatuszki, ale ja już mam pomysł jak to zrobić. Rozwalimy sobie o to, bo to daje ile? Zobaczmy jeszcze raz ile tutaj tlenu. To daje tylko 78 PPQ tlenu. PPQ, tak? A tu daje co? Tu daje PPT, dobra, to daje po prostu bardzo mało, to daje po prostu 78 i tyle. Bierzemy sobie to, wyjmujemy, pyk, rozwalamy, to też rozwalamy, nie jest nam to potrzebne w ogóle już. Nasze ciepło też ogółem podrośnie, tyle, nie? Nie żebyśmy potrzebowali tego jakoś dużo, bo już mamy na maksa ciepło, ale jak widzicie, ciepło zaczęło konkretnie rosnąć do przodu. I o to chodzi, no to jest szybko on rośnie, naprawdę szybko. Biomasa też rośnie w miarę okej, chyba zaraz w ogóle odblokujemy tą następną rzecz do odblokowania. Ciśnienie stanęło w miejscu. A nie o ciebie chodzi, tylko tlen chodzi. Właśnie, no tlen coś się rusza? Chyba zaczął się chyba trochę ruszać, nie? Tak, ale to nawet za mało jest. Dobra, ale to ogarniemy już w następnym odcinku. Pobudujemy więcej, zwiększymy ten poziom GTI i będzie, wydaje mi się, że trzeba strzelać rakietami głównie. Dokładnie, że dojdziemy do takiego momentu w grze, że po prostu zbudujemy po 20 z każdych tych rzeczy, czyli 20 tych tier 4 tych, 20 tier 4 tamtych i takich jest już dużo po 8. Wydaje mi się, że nie chcę więcej niż 20, 20 i tak jest dużo bardzo, dlatego zrobimy po 20, tego 20, tego 20 i o tego, co robi te kwiatki też 20. Albo nawet więcej, może być 20. A potem jedyne co będziemy robić to strzelać. O kurde, to zobaczymy później. Będziemy strzelać rakietami głównie. Będziemy strzelać rakietami głównie i zwiększać bonus, ostro. I to jest to, co nam zostanie do roboty w sumie i tyle. Jesteśmy praktycznie na końcu gry, tak naprawdę, obecnie na końcu gry. Jeżeli jesteście więcej odcinków, Planet Kaptera, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Jeżeli ktoś was dotrwał do tego momentu, to niech napisze, że dotrwałem albo że obejrzałem cały, nie? To będę wiedział, że obejrzeliście do tego aż momentu, jak do was teraz mówię. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!